pracownicy, kto nie jest. A, dzięki. Proszę. Lisicka kiełbasa to jest kiełbasa legenda. To jest kiełbasa, która pochodzi od miejscowości Liszki. Historia z dawna. Już były 1800 roku, były zmianki o tej kiełbasy lisieckiej. Liszczanie, tak zwani masaże lisieccy, robili tą kiełbasę i stali pod kościołem w Liszkach z tą kiełbasą. Nie stali to tak jak dzisiaj, bo by nie pozwolił na to sanepid, tylko wozy konne i stragany, i na tych straganach kiełbasa lisiecka i wszelkie wyroby. Ja jako dziecko byłem niesamowicie, miałem upodobanie być masażem. Masażem to znaczy być masażem, nie być mechanikiem. Ojciec chciał, żebym poszedł do szkoły do zawodowej mechanicznej, ale ja kategorycznie tego odmówiłem, tylko poszedłem na masaża. Poszedłem do Czernichowa, do GS-u. W tej masarni zapoznałem się ze wszystkim. Przepracowałem tam 14 lat i wróciłem już nielegalnie, produkując wędliny, które wywoziłem siatkami do Krakowa, i te wędliny były rozprowadzane przede wszystkim po Królowej Jadwigi, po Kazimierzu Wielkim i tam Wrocławska. Takie miałem swoje mety i tam sprzedawałem te wędliny. Kocham to i do dzisiejszej pory ja mogę spać w masarni i to mi nie przeszkadza. Jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Może nie dużego wzrostu, ale wielkiego serca. Z tego wszystkiego, gdy to się pomarynuje, uwędzi, wychodzi o właśnie taka kiełbasa. Jest chudziutka, jest przede wszystkim ta kiełbasa jest dietetyczna. Także polecam wszystkim dietetykom, można to jeść, oczywiście nie w nadmiarze, ale kiełbasa jest całkowicie dietetyczną kiełbasą. No zamiłowanie serce mi dało, że nie chodzi nigdzie, tylko chodzi na masaża. I poszedłem na masaża, to mi się podobało, podobał mi się ten dym, co go widzimy, podobały mi się wędzarnie i wszystko, i robota. Choć kilka razy człowiek się urżnął tym nożem, bo operuje nożem, no to nic nie stało na przeszkodzie, żeby to robić. Kiełbasę lisiecką opalamy drewnem, to jest drewno, ma być liściaste, to jest buk, olcha, a najlepsze drewno, które ciężko jest spotkać, to są drzewa owocowe. Kije, które wędzimy, pochodzą z Leszczyny. To jest tradycja. Tradycja to jest, bo dlatego, że tak dawno było i jest do tej pory, co już niektórzy przekształcili się na kije aluminiowe. My z tego nie wykluczamy, tylko dalej robimy to. 6 lat czekaliśmy na dostanie certyfikatu unijnego. Po 6 latach powiem taką malutką przygodę. Dzwoni telefon z ministerstwa z Warszawy i mówi człowiek, który tą kiełbasę rejestrował: gdzie jesteś? My krakowiacy mówimy, że na polu, a warszawiacy mówią, że na dworze. No to gdzie jesteś? Ja mówię: na polu. To sobie siadnij. Ja sobie siadnąłem i mówi mi: w tej chwili została zarejestrowana kiełbasa lisiecka
No i co z tego? Rozpłakałem się i dopiąłem swojego. Wiem, że jedliście Państwo dużo kiełbas, ale spróbujcie jeszcze raz tą kiełbasę, kiełbasę lisiecką z naszej masarni, z malutkiej masarni, wręcz idealna. Mięso krojone ręcznie, wszystko ręczna robota, w naturalnym jelicie i no oczywiście i na tych drążkach z Leszczyny.